Siemaneczko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z recenzji Food Club. Kurwa mat. Nie wiem, zawsze mnie wkurwia to Food Club Hero, kurwa. Dobra. Siemaneczko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej recenzji na moim kanale. Dzisiaj na rusz bierzemy sobie Mario Gomeza, czyli kartę Food Heroes z Bundesligi. Wszyscy pamiętamy go z występu w Bayernie Monachium, czy też nawet pod koniec już w Stuttgarcie. Reprezentant Niemiec. Top, top, top. Każdy powinien go znać. 3 na 4, więc nie będzie dużo skillowania. Do tego dobry wzrost. Niesamowite wykończenie z tego co widzimy. Bardzo dobre główki, była z 91. Dużo siły, spoko agresja. Jedyny minus to jest tutaj zwinność i balans. Może coś z tym porobimy, ale 91 reakcji oczekuje tutaj petardy. 93 tempa, 96 sprint speed, co może dać dużo. Zobaczymy. Trejcy, czyli mocna głowa, czyli z baniaka coś tam będzie strzelał. Na rusz sobie też weźmiemy jeszcze Kramaricza, który jest z aktualnej drużyny tygodnia. 4 na 4, medium, medium. Dobre reakcje, dribbling ogólnie niesamowity, średnie główki, mało siły, nawet agresja, ale bardzo dobre wykończenie, 93 karne, 80 rzuty wolne, dobre podania, więc tempo nawet, zobaczymy, może da mu lepszy styl gry, ale oczekuję tutaj naprawdę fajerwerków, jeżeli chodzi o tą kartę, bo kosztuje 12 tysięcy monet. I jest na pewno tańszą wersją, przynajmniej tak mi się wydaje, Roberta Lewandowskiego. Kolejna karta, którą sobie tutaj, no to Florian Wirtz, znamy go, uwielbiamy. Zakaria, ściągnięty specjalnie do tego reviews. Niesamowite statystyki, dużo osób mówi, że jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o takie box to box. Więc zobaczymy, mamy jeszcze tutaj Sabitzera, Guardiola i wypożyczonego Alphonso Davisa. Więc lecimy ze spotkaniem numer 1. Dobra, o nie, to było na defending. Mbappé, Dembele. Dobrze, nasza piłka. Mario Gomez, ale się odnalazł w polu karnym. Powiem wam tak szczerze, no jego movement jest ciekawy, fajnie się tam znalazł. O, tu tempa zabrakło niestety. Kramaric, ach, Marquinhos. Bo Mario Gomez! Powiem wam tak szczerze, umie się znaleźć, umie się znaleźć. Kramaric. Ach. Niedokładne to podanie. Mario Gomez! Hat-trick w pierwszym meczu, wow! Powiem wam, jestem miło zaskoczony jego movementem. To jest naprawdę coś, co jest wow, robi mega, mega wrażenie. Jego movement taki, jego no, pojawianie się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. O, to jest to, co chciałem powiedzieć. Ach, Kramaric na razie, tak bym powiedział, taki tylko drugi napastnik. Mario Gomez, nie to chciałem zrobić, ale to jest się ładnie, ładnie, ładnie. Dobra.
Uuu, to powinna być bramka, moim zdaniem. Jak na zawodnika, który ma 99 wykończenia, to musi być brama. Kramaric teraz kontra. Uhuhu, ale z interwencji bramkarza. O kurwa. A, dobra, już kumam, już kumam. Kurwa. To kontentowo miałem mieć, w ciągu tygodnia miałem mieć przyrost 1000 subów. Na ten moment wciąż nie mam 1000 subów nawet. Ale wiadomo, jak dostanie piłę polu karnym, coś mu spadnie, bomba, tak samo jak u Mario Gomeza. Jeżeli miałbym wybrać, to właśnie moim zdaniem jest najlepszy napastnik z Bundesligi. Cena 93 tysiące, patrząc na to, że Lewandowski kosztuje 30 tysięcy, Haaland jakieś tam 14, to jednak value bym brał lepszego Lewandowskiego. Ale to jest wiadomo karta specjalna dla fanów Bundesligi, którzy są właśnie starsi, którzy oglądali Prime Mario Gomeza w Bayernie Monachium. Ta karta pewnie jest idealna. Jeżeli miałbym mu dać jako ogólną ocenę, dałbym mu 4. Zabrakło u niego właśnie tego skill movesa, moim zdaniem jednej gwiazdki. Troszeczkę mało zwinności. Jeżeli value for coins, czyli cena do jakości, 4. Patrząc na to, że jest to jedna, że to jest właśnie item specjalny i patrząc na te tańsze karty, czyli Dempsey, czy też Aljaber, no to wydaje mi się, że on jest z nich najlepszy, więc to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Pamiętajcie o tym, żeby dać łapkę w górę, jeżeli Wam się podobał. Jeżeli macie propozycje recenzji jakiejkolwiek karty, napiszcie mi to w komentarzu. Jeżeli jesteście nowi na kanale, pamiętajcie o tym, żeby zostawić suba i nacisnąć dzwoneczek, by być na bieżąco z filmami z recenzji, z handlu, czy z czego innego, na przykład może taktyka, formacja. Zobaczymy. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się.